Dziś w Międzynarodowym Centrum Pokoju w Osace otworzyliśmy wystawę Feniks Pokojów. Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało tę wystawę, aby opowiedzieć w jednym z najbardziej znanych miast w Japonii, miast dotkniętych katastrofą II wojny światowej, zniszczeniami, olbrzymimi zniszczeniami, które zabrało życie stu kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Tu opowiadamy o podobnym losie Warszawy. Opowiadamy o okupacji niemieckiej, o wybuchu powstania, o rozkazie Hitlera, który kazał zniszczyć Warszawę i o skutkach tego rozkazu, czyli o wypędzeniu wszystkich mieszkańców i zabiciu wielu z nich oraz o zniszczeniu wszystkich budynków i zasobów dziedzictwa. Ale opowiadamy też o tym, że Warszawa odbudowała się wbrew woli polityków, którzy planowali odtworzyć gdzieś indziej stolicę Polski. Ta Warszawa dzisiaj jest jednym z bardziej błyskotliwie rozwijających się ośrodków Europy Środkowo-Wschodniej. Jest miastem, w którym młodzi ludzie przyjeżdżają robić karierę. Warszawa jest miastem, które pielęgnuje pamięć o przeszłości, szacunek do bohaterów i świadków tamtych wydarzeń. Warszawa jest miastem, które pamięta o Powstaniu Warszawskim nie tylko 1 sierpnia, ale również po to, żeby Powstanie Warszawskie było ostatnim polskim powstaniem. Międzynarodowe Centrum Pokoju, w którym dziś otworzyliśmy wystawę, wzywa do pokoju na całym świecie i dziś w tym centrum wystawa Muzeum Powstania Warszawskiego wzywa do tego samego. To bardzo wyraźnie tutaj możemy zobaczyć. To jest bardzo ważne. Historia polska to jest dla nas to jest jakaś taka bardzo, jak się mówi, bardzo jeszcze głębsza. Dla relacji polsko-japońskich jest to bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie kolejne, wystawa miała również swoje otwarcie w mieście Hiroshima w ubiegłym roku, ale podobnie jak Hiroshima, Osaka była również zniszczona podczas wojny. To wydarzenie dzisiejsze ma bardzo ważne przesłanie pokoju, zarówno w Europie, jak i w Azji. Jest to przesłanie globalne, które dotyczy dbania i ochrony pokoju, zarówno, tak jak powiedziałem, w Europie i w Azji. I jest to potwierdzenie wyjątkowo dobrych relacji polsko-japońskich w ramach strategicznego partnerstwa, które w przyszłym roku będzie obchodziło 10. rocznicę. Chciałbym jeszcze raz podkreślić olbrzymią wagę i znaczenie prezentacji samej wystawy. Uważam, że jest to bardzo istotny punkt w tym, że mogliśmy w ogóle tę wystawę tutaj zaprezentować. Natomiast jeżeli mówimy o samej kwestii II wojny światowej i tego, w jaki sposób Polska też jest odbierana, czy też w jaki sposób kwestie odnośnie II wojny światowej są uczone, przekazywane w szkołach w Japonii, ale też to, co wiedzą na co dzień zwyczajni Japończycy, to oczywiście gdzieś ta świadomość odnośnie tego, że Polska była bezpośrednio uwikłana w działanie II wojny światowej, istnieje i funkcjonuje, natomiast na pewno nie jest tak, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że udało się Warszawie i Polsce podnieść z tych gruzów, no i przetransformować, przemienić się w całkowicie nowy byt. Także tutaj z tej perspektywy oczywiście jest to bardzo pouczające, ale też niesamowite jest doświadczenie i zobaczenie tego olbrzymiego horroru, no i wielu tragicznych przykładów z historii, o których na pewno wiele osób w Japonii nie miało żadnego pojęcia.